23 września Teatr Zagłębia w Sosnowcu rozpoczyna sezon 2017-2018 pod hasłem Bliskie spotkania. Ma być dużo nowości, spotkań z widzami i warsztatów. Zapraszamy wszystkich na otwarcie sezonu, Bliskie spotkania, sezonu, który nosi taki tytuł, do naszego ogrodu, który budowaliśmy tutaj przez wakacje wraz z naszymi sąsiadami. To będzie takie całodniowe wydarzenie parapiknikowe, podczas którego będziemy chcieli porozmawiać z naszymi widzami, podczas którego będą oni mogli wziąć udział w próbie z Weroniką Szczawińską, która tutaj przygotowuje pierwszą premierę sezonu, ale również przygotowujemy taki showcase, the best of tego, co do tej pory na naszej scenie się wydarzyło. Także program dla dzieci, warsztaty dla dzieci, budowanie wspólne, rodzinne makiet teatru, czytanie bajek i wszystkie atrakcje, jakie możecie sobie wyobrazić właśnie 23 w naszym ogrodzie w ramach inauguracji tego sezonu. Chcemy poprzez edukację spotkać się z naszymi widzami, chcemy, żeby nasi widzowie spotkali się z nami, po to, by pokazać im kuchnię teatralną, pokazać, jak wygląda pierwsza próba w teatrze, kiedy wszyscy siedzą i rozmawiają ze sobą o inspiracjach, o tym, co jest ważne, jakie motywy są ważne w produkcji spektaklu. Bliskie spotkania nawet trzeciego stopnia widzowie będą mogli odczuć 4 listopada. Wtedy odbędzie się premiera adaptacji Wojny Światów na podstawie powieści Wellsa. Na pewno bardzo głęboko to hasło i mój spektakl są ze sobą połączone i oczywiście nie chodzi tutaj tylko o ten taki sztafaż fantastyki naukowej, ale też o taką sytuację poruszania się pomiędzy czymś, co obce, a co oswojone. W przypadku mojego spektaklu to dotyczy zarówno formy, jak i treści, tak bym powiedziała, dlatego że no, coś, co na poziomie fabuły, czy też na poziomie treści najbardziej interesuje mnie u autora Wojny Światów, H.G. Wellsa, no, to jest właśnie to pytanie, jak zachowuje się człowiek wytrącony z formy, wytrącony ze swoich kolein, wytrącony ze świata, którego konstrukcję uważał za nienaruszalną i postawiony właśnie w takiej sytuacji spotkania z obcością. Natomiast na poziomie formalnym będziemy tutaj zapraszać widzów do takich bliskich spotkań z różnymi formami teatru. Dlatego to, co będzie dla mnie bardzo ważne w Wojnie Światów, to też podjęcie takiego pytania, czym jest w ogóle, czym jest teatralność, czym jest konwencja w teatrze. Zaczniemy ten spektakl być może od czegoś, co będzie dla widzów nieco bardziej oswojonym teatrem, aby potem w toku właśnie tego bliskiego spotkania oddalać się ku trochę innym, nowym, obcym, być może jeszcze tutaj nieznanym formom. Na Sylwestra Teatr Zagłębia również przygotował premierę. Będzie to Bang Bang 2 w ramach sceny inicjatyw aktorskich. No i zaraz potem Justyna Sobczyk planuje tutaj zrobić spektakl dla dzieci, młodzieży, ale myślę, że też dla widzów starszych na podstawie książki Wróg. Jest to taka rysowana książka, więc to też nowość. I potem Maciek Podstawny z zagadkowym jeszcze tytułem, który pewnie za 2 tygodnie pojawi się już oficjalnie na naszej stronie. No i na koniec takie dwie wisienki na torcie, bo koprodukcja z teatrem w Wałbrzychu, Kuba Skrzywa razem z Pawłem Soszyńskim przygotowują adaptację książki Olgi Dendry Duchologia Polska. No i w połowie czerwca wyjeżdżamy do Poznania na festiwal Malta, z którym w koprodukcji i w mojej reżyserii będziemy się mierzyć z powieścią Georga Szpiro Mesjasze. Więcej informacji na temat nadchodzącego sezonu teatralnego można znaleźć na stronie www.teatrzagłębia.pl.